Okej. Jak odblokowujemy, żeby nie było niespodzianki? Słuchajcie, bierzemy sobie tą pętelkę. Zanim ją puszczę, chwytam cały przyrząd w ten sposób. Teraz mogę w ogóle tu puścić ręką tą linę, nic się nie dzieje. Po czym chwytam blisko przyrządu. No i teraz już mogę odblokować i od razu ręka mi trafia mniej więcej tutaj na wysokość mojego biodra, bo zjazd odbywa się poprzez jego kontrolę. Wszyscy jesteście praworęczni? Tak. No to w tym przypadku zjazd odbywa się przez kontrolę prawą ręką, jakby na wysokości biodra, żebyśmy nie trzymali tej ręki tuż przy przyrządzie, przy karabinku, bo nam może tutaj wciągnąć rękawiczkę, fragment skóry, nie jest to miłe. I to nam jakby umożliwia od razu po odblokowaniu, ta ręka znajduje się w właściwej pozycji. No bo zauważcie, jeżeli tak puszczę, zrzucę, no to może się stać coś takiego, dlatego tutaj mówię, że łapiemy sobie pętelkę, chwytamy linę w przyrządzie razem z przyrządem, teraz mogę to wszystko puścić i rękę blisko przyrządu i dopiero zdejmujemy pół blokady. Jakbym trzymał rękę na tej wysokości, to zdjęcie pół blokady jest prawie niemożliwe, prawda? To jest trudno zrobić, więc prawa blisko przyrządu, zdejmujemy pół blokadę i jest.